No Roland, można powiedzieć, myślę, że się nie obrazisz, jak powiem, że drugi garnitur załatwił Turka. Czy drugi garnitur? Trener ustala skład, mi się wydaje, że nie ma ani pierwszego garnitura, ani drugiego garnitura. No ale jak mówicie, że drugi garnitur załatwił, no to ja się cieszę. No najpierw Daniel trafienie, później ty. Ostatnio, no musisz przyznać, nie grałeś w pierwszym składzie od początku i chyba brakowało ci tego, bo w momencie jak weszłeś na boisko, to było widać taki dynamit w twoich nogach. No nie powiem, że grać się nie chce. Grać się chce i to bardzo. Ale tak jak mówiłem wcześniej, Leszek Juszczak udowodnił postawą w pucharach, że zasługuje na grę w pierwszym składzie. I również udowodnił to w tym meczu, był wyróżniającym się zawodnikiem w pierwszym składzie. Ja weszłem od 60 minuty, zrobiłem co do mnie należy, strzeliłem na 2-1 i się bawimy. Roland, tam jeszcze taka jedna kapitalna sytuacja, też dużo nie brakowało. No w samej końcówce Leszek świetnie mi wycofał, ale miałem na styku z obrońcą, można powiedzieć, noga w nogę i jedyne co mogłem zrobić, to uderzyć w krótki słupek, a tam był bramkarz dobrze ustawiony i nie wpadło. Taką oznaką twojej niesamowitej determinacji w tym dzisiejszym meczu to było jeszcze, wróciłeś się tam fajnie do obrony, poszła taka groźna wrzutka, oczywiście Roland w roli głównej. No bardzo się cieszę, że akurat wróciłem, bo jakby mnie to przeszło, myślę, że Marcin byłby bez szans, bo to szło w długi słupek i bardzo taka ostro bita piłka. Także idę jutro do kościoła na 11 podziękować, na tacę trochę dać, żeby to się utrzymało i podziękować za to zwycięstwo, bo widzę po waszych minach, że też jesteście również szczęśliwi, bo ile można się cieszyć z tych wyjazdów, jak się tego nie ogląda. Tak jak mówię, my gramy dla siebie, dla klubu, dla was. Chcemy się cieszyć wszyscy razem, no i cieszmy się tym zwycięstwem przez najbliższy tydzień. Dzięki serdeczne, Roland. Bardzo dziękuję.